W dzisiejszym filmie zabieramy Was na najpiękniejsze plaże Zatoki Orosei. Wyruszamy z portu Arbatax. Zawijamy na chwilkę do Santa Maria na Varese, aby zabrać część uczestników naszego rejsu i ruszamy w kierunku pierwszej atrakcji wapiennego szczytu Pedralonga. Unikalny, piramidalny szczyt Pedralonga, liczący 128 metrów wysokości, od wieków jest ważnym i cennym punktem odniesienia dla wszystkich żeglarzy. Na naszym kanale znajdziecie odrębny film o tym urokliwym miejscu. Link w opisie pod filmem. Pedralonga, ostatni punkt na północnym wybrzeżu Baunei, do którego można dojechać samochodem, jest obecnie znany również jako punkt wyjścia słynnej wędrówki Servaggio Blu, Dziki Błękit. Jest to trasa wijąca się wzdłuż wybrzeża Baunei, licząca 5 lub 6 etapów, od Pedralonga do Cala Luna. Wśród miłośników pieszych wędrówek uważana jest za jedną z najbardziej spektakularnych tras w Europie. Cypel Capo Monte Santo wyznacza południową granicę Zatoki Orosei. U podnóża tej 300-metrowej, efektownej ściany, będącej celem wspinaczy, znajduje się jaskinia gołębi. Swoją nazwę zawdzięcza kolonii tych ptaków, które przebywają tam przez cały rok i dzielą obszary klifów z dużą kolonią sokołów skalnych gniazdujących na tych ścianach. Te wcięcia wybrzeża, widoczne tylko dla tych, którzy żeglują bardzo blisko klifów, nazywane są po sardyńsku portu, ponieważ w pewnych warunkach pogodowych pozwalają małym łódkom zbliżyć się do klifów. Charter tego jachtu na tydzień wynosi, uwaga, 615 tysięcy dolarów. Skalisty łuk zanurzający się w morzu, zwężający się w wapienny szczyt z widokiem na plażę, z najczystszą wodą. Wszystko otoczone kilkusetmetrowymi grzbietami górskimi, pokrytymi intensywną zielenią śródziemnomorskiej roślinności. To Cala Golorice, pomnik przyrody od 1993 roku. Na tę plażę można dojść tylko od strony lądu. Statki wycieczkowe tutaj się nie zatrzymują. Plaża ta rywalizuje o palmę pierwszeństwa najpiękniejszej z Cala Mariolu i Cala Luna. Plaża Cala Mariolu jest jedną z najpiękniej położonych plaż Zatoki Orosei, a także symbolem wschodniego wybrzeża Sardynii. Nieregularna linia brzegowa, urozmaicona wieloma skałami, sprawia, że plaża jest jedyna i niepowtarzalna. Jej jasne skały, mieniące się złotymi odcieniami słońca, zachwycą każdego turystę. Plaża o długości około 300 metrów podzielona jest na dwie części dużą skałą, służącą jako miejsce do cumowania łodzi przewożących turystów. Uznawana jest za jedno z najlepszych miejsc do nurkowania dzięki czystej i turkusowej wodzie oraz wielu gatunkom ryb i innych zwierząt wodnych. Charakteryzuje się piaszczystym brzegiem, urozmaiconym małymi, obłymi kamyczkami. Położona jest u stóp wysokiego klifu. To prawdziwa perła Sardynii. Otoczone ze wszystkich stron klifami morze o szmaragdowej barwie i malownicza roślinność zachwyca urlopowiczów. W sezonie jest tu zawsze pełno turystów, tak dużo, że trudno znaleźć miejsce na plażowanie. Piasek lub biały żwirek z drobnymi kamieniami, mnóstwo fantazyjnych skał i grot w połączeniu z kryształowo czystą wodą w odcieniach turkusu i zieleni powala na kolana. W przypadku wycieczek statkiem czas przeznaczony na plażowanie wynosi od 1 godziny do 2,5 godzin.
Hala Mariolu to według nas istny cud natury. Między plażami Cala Mariolu i Cala Biriola znajduje się system nadmorskich jaskiń Fico. Groty były niegdyś odwiedzane przez foki mniszki, których ostatnie obserwacje pochodzą z końca lat 80. XX wieku. Znany do tej pory odcinek ma długość 3200 metrów. Dla zwiedzających udostępniono około 900 metrów. Jaskinie można zwiedzać z przewodnikiem od 2003 roku. Jeśli chcecie więcej ciekawostek z tej jaskini, na naszym kanale znajdziecie oddzielny film z tej groty. Baseny Venus to naturalne baseny wody morskiej, które stanowią chroniony rezerwat. W tym miejscu turkusowy kolor wody jest wprost nierzeczywisty. To ulubione miejsce kąpieli i postoju wielu łodzi. Cala Biriola to dość niewielka plaża, znajdująca się pod skalnymi klifami. Kamienista, z jasnymi, praktycznie białymi kamyczkami. Przy plaży Cala Biriola znajduje się niewielki skalny mostek. Trochę jak taki mini, nieistniejący już most skalny o nazwie Lazurowe Okno na Malcie. Woda ma kolor turkusowo-szmaragdowy, a piasek jest śnieżno-biały. Ciekawą plażą w Zatoce Orosei jest Cala Sizine. Leży pomiędzy wysokimi, pionowymi klifami Serra Ovra, które tworzą niesamowity widok i sprawiają, że wypoczynek w tym miejscu dostarcza mnóstwo wrażeń. Pomiędzy klifami znajduje się nieduży, piaszczysty teren o długości 200 metrów i niewielkiej szerokości. Plaża pokryta jest jasnym, miękkim piaskiem, w którym sporo jest kamyków. Zejście do wody jest łagodne i bezpieczne. W zatoce przy brzegu jest na tyle płytko, że można korzystać z uroków pluskania i kąpieli nawet bez większych umiejętności pływackich. Jak łatwo można się domyślić, Cala Luna swoją nazwę zawdzięcza księżycowi. W takim bowiem kształcie jest ta plaża. Świetny piasek, malownicze skały wapienne i turkusowy kolor wody sprawiają, że jest wymieniana jako jedna z najlepszych plaż na Sardynii, a nawet i w Europie. Czy słusznie? Ocencie sami. Jest wyjątkowa, bo znajduje się na niej 6 dużych jaskiń, w których można się schronić, by uciec od palącego słońca. Kiedyś zobaczyłam zdjęcie tej niezwykłej plaży zrobione z wnętrza jaskini. Tak bardzo podziałało to na moją wyobraźnię, że zapragnęłam tu kiedyś być. Sprawdziłam, co to za miejsce. To była Cala Luna, księżycowa plaża Sardynii. Jestem tutaj po raz drugi i odkrywam ją na nowo. Woda jest krystalicznie czysta i ma piękną barwę. Cala Luna w sezonie jest dość zatłoczona. Można na nią przypłynąć taksówką wodną z Cala Gononu. A jeśli ktoś lubi trekking, to można dość pieszo, ale trasa jest wymagająca. Wszystko co dobre musi się jednak kiedyś skończyć. Także i pobyt na plaży Cala Luna. Czas wracać do portu w Arbatax. Na zakończenie rejsu czekała nas miła niespodzianka. Zostaliśmy poczęstowani pysznym winem przez kapitana statku. Jeżeli zastanawiacie się, czy wybrać się na Sardynię, zdecydowanie mówię tak. Nie będziecie żałować, ale lepiej wybrać się tam poza sezonem. Dziękujemy za obejrzenie filmu. Zostawcie komentarz o Waszych wrażeniach z Sardynii. Jeśli film się spodobał, zostawcie lajka.